chyba ciężko wybrać z tych 50 ten najważniejszy, bo zawsze wychodziłam z założenia, że Mistrzostwa Polski są dla mnie najważniejszą imprezą sezonu taką. To nie był nigdy przystanek przed główną imprezą, ale były tak samo ważne jak główna impreza, czyli Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, nawet w tej juniorskiej kategorii. Więc każde Mistrzostwa Polski traktowałam bardzo poważnie, ale myślę, że zawsze się pamięta ten pierwszy, no i teraz ten ostatni, ale mam nadzieję, że ten ostatni halowy to nie jest jeszcze ostatni medal. Myślę, że zawirowania po prostu mojej kariery sprawiły to, że ja przestałam myśleć o tym jako o jakimś celu. Chciałam się po prostu bawić tym sportem już, chciałam z niego czerpać jak najwięcej i ten medal był dla mnie ważny zawsze. Tak jak powiedziałam wcześniej, Mistrzostwa Polski były dla mnie ważne, ale w momencie, kiedy go już miałam i trzymałam, na drugi dzień dla mnie rozpoczynał się już nowy bieg i nowa historia. Mistrzostwa Europy były dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że wiem, że bardzo dobrze przepracowaliśmy ten sezon przygotowawczy z trenerem i wiem, że stać mnie było na bardzo duże wyniki i na pewno mam tutaj gdzieś w sercu taką zadrą, są dla mnie te halowe Mistrzostwa Europy, bo wiem, że stać mnie było na dużo, ale cóż, no mówię, już moja kariera pokazała mi, że po prostu trzeba przechodzić nad takimi rzeczami do porządku dzielnego i tą energię całą i całą myśl już kumulować na to, co przede mną, a nie na to, co za mną. To, co się zdarzyło, to już historia dla mnie. Cieszę się, że udało się wywalczyć ten medal, bo wiem, że jeszcze metr i po prostu byłabym ostatnia. Niestety już ból mięśnia no nie pozwalał mi chyba na więcej, więc ten medal brązowy był dla mnie jak złoty. Trochę, zwłaszcza, że tak jak wcześniej mówiliśmy, był tym 50, więc bardzo zależało mi na tym, żeby go zdobyć, bo pan Marek Kutukis cały tydzień tutaj za mną chodził, by mi chyba nie wybaczył, gdyby tego medalu nie było. Ja w tamtym roku mówiłam, że jeszcze przed oczywiście pandemią, przed koronawirusem, że moim marzeniem jest zakończyć karierę na halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu, które miały być oczywiście rok wcześniej, tak, miały być po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i takie miałam marzenie, taki miałam cel, żeby to tutaj na polskiej ziemi powiedzieć sobie do widzenia, miło było i odwiesić kolce na kołek. Więc może tak miało być, może miałam nie startować teraz w tym roku w tych halowych Mistrzostwach Europy, żeby mieć przed sobą nowe cele. Ten sezon przygotowawczy i sezon halowy pokazał mi, że droga, którą teraz obraliśmy z trenerem Lewandowskim, jest słuszna i że trzeba podążać. Może kilka elementów trzeba zmienić, żeby nie zdarzały się takie sytuacje jak te na Mistrzostwach Polski, czyli jakieś drobne kontuzje, które mnie w tym roku jakby wykluczyły właśnie z tej głównej imprezy halowej. Ale za dwa miesiące, już nawet nie za dwa miesiące, mamy eliminację do Igrzysk Olimpijskich w sztafecie. Myślę, że to jest cel nadrzędny. 1-2 maja już wszystkich zapraszam do kibicowania w Chorzowie, Mistrzostwa Świata Sztafet. I tak naprawdę już wtedy będzie wiadomo, co dalej, tak? Czy walczymy wtedy już o miejsce w sztafecie na Igrzyska, czy walczymy o miejsce indywidualne w rankingu. Indywidualnym po prostu, tak? Więc za dwa miesiące tak naprawdę wszystko się okaże. A też dlatego między innymi z trenerem zrezygnowaliśmy z halowych mistrzostw Europy, żeby nie ryzykować dalszą kontuzją, a przygotowywać się do tych mistrzostw świata sztafet, bo zawsze sztafeta była bliska naszemu sercu. Trener jest trenerem kadrowym sztafety i nie ukrywamy, że to jest teraz cel numer jeden, żeby sztafeta razem z dziewczynami, koleżankami z reprezentacji zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. 4x100 metrów w sztafecie, a co później przyniesie życie, no to trzeba będzie to wziąć na klatę po prostu i mam nadzieję, że to będą same przyjemne chwile, bo liczę na to, że przygody, które mi się zdarzyły w sezonie halowym, to są już moje ostatnie przygody negatywne w mojej karierze i że przede mną już tylko teraz piękna prosta do igrzysk, na to liczę. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo ja nauczyłam się już w swojej karierze i w życiu sportowca nie planować chyba. Jeśli chodzi o trening, zdaję się całkowicie na trenera Lewandowskiego i tutaj pracujemy razem od 21 lat i
jesteśmy teraz na takim etapie, że my możemy sobie na temat tego treningu porozmawiać, on mnie słucha, ale jakby wierzę całkowicie w jego trening i jeśli chodzi o trening, ja się tym nie martwię. Tutaj mam wolną głowę, ja po prostu przychodzę, jestem od realizacji tego treningu. A gdzie bym chciała być? Na pewno myślę, że tutaj kiedyś jakby bałam się o tym mówić, bo uważałam, że jak o tym powiem, to się nie spełni. Teraz myślę, że cele są po to, żeby je realizować. Na pewno chciałabym być w Tokio. A co będzie po Tokio? To życie pokaże i czas pokaże i myślę, że to trzeba też sobie zadawać takie pytanie. Ja też sobie zadaję to pytanie, co będzie po Tokio, co 1 września na przykład. 1 września to jest taka dla mnie zawsze data przełomowa, bo 1 września tutaj przyszłam i przyszłam tutaj do szkoły, przyszłam tutaj na Zawiszę na trening, mój pierwszy trening. I zawsze ten 1 września jest dla mnie taki sentymentalny i w tym roku też sobie zadam to pytanie, ale życie mi pokazało, że zaplanowałam już to, że miałam być teraz w tym momencie na sportowej emeryturze, a nie jestem, dalej trenuję, dalej jestem w tym biznesie, ja się śmieję, dalej zdobywam medale i piękną rzecz mi kiedyś powiedział Tomek Golob, kiedy zerwałam więzadło krzyżowe i spotkaliśmy się na rehabilitacji, powiedział mi, że jemu zawsze wszyscy mówili, że po co to robi, że ma już sobie dać spokój, że skończyć, jest sportowcem utytułowanym, teoretycznie spełnionym, ale on powiedział, ja to kocham, ja to po prostu kocham, ja to zrobię wtedy, kiedy ja będę czuł, że ja tego chcę, a nie będę słuchał głosów doradczych, bo nikt nie jest mną, nikt nie wie, co we mnie siedzi, nikt nie wie, czego ja chcę od życia i myślę, że to jest takie, za każdym razem sobie to przypominam, że nikt za mnie tego nie zrobi, nikt za mnie tych decyzji nie podejmie, ale jak na razie ja to kocham i dopóki się w tym spełniam, dopóki się w tym realizuję, to mam nadzieję, że będę to kontynuować, a czas pokaże. Na pewno 1 września zadam sobie to pytanie, co dalej, ale zobaczymy. Nie zamykam się na nic. No na pewno nie jest to łatwy kawałek chleba i ja czasami żartuję sobie i śmieję się, że jak jest mi ciężko po prostu, zwłaszcza na treningu, to zdarza mi się myśleć, że 3 lata temu zaślepiły mnie hormony, kiedy mówiłam, że wracam po prostu i że nie wiedziałam, co mówię. Ale myślę, że to jest też tak, że ja sobie pomyślałam, że chciałabym pokazać, że dziecko może nie, że niczego nie zmienia, bo Ignacy przewartościował kompletnie mój świat, ale że dziecko może być trampoliną do sukcesu po prostu, że może być takim kołem zamachowym, takim motorem napędowym, że on jest, od niego czerpię motywację, on mi daje tą siłę do działania i myślę, że tutaj to jest taki wyświechtany slogan, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, ale myślę, że on, chciałabym, żeby kiedyś był ze mnie dumny, że ja nie przerwałam swoich pasji przez macierzyństwo, tylko postanowiłam je zrealizować. Mam swoje lata, znam swój PESEL, ale będąc w ciąży, myślałam o tym, że nie jestem sportowcem spełnionym, że jeszcze liczę na to, że jeszcze jest coś przede mną. Zawsze chciałam odchodzić ze sportu na swoich zasadach. Sport był moją pasją, która stała się sposobem na życie i postanowiłam, nie wiem, wiem, że to jakby duży cel sobie wzięłam na głowę, ale postanowiłam sobie udowodnić, że można też się realizować w ten sposób. I bywa bardzo ciężko czasami, bo musi być zaangażowana w to bardzo moja rodzina, żeby pogodzić wszystkie elementy. Moja mama tutaj się super sprawdza w roli babci oczywiście. To jest świetna instytucja, po prostu chyba najlepsza na świecie. Rola babci. No, radzimy sobie, po prostu radzimy sobie i myślę, że to wszystko teraz kwestia jest organizacji. No i ciężko jest, kiedy wracam po tempie zmęczona, zwłaszcza teraz, kiedy Ignacy jest w wieku 3 lat i ja się śmieję, że wychodzi to, co wszyscy mówią, tak? Małe dzieci, mały kłopot, duży kłopot i ma w sobie mnóstwo energii, energia go rozpiera, a mama jest po prostu ledwo żywa dętką, a muszę jeździć, ja się śmieję, kolanami po podłodze, bo robimy wyścigi samochodów, tak? W momencie, kiedy ja ledwo zipię po treningu, ale znajduję w sobie tą siłę. Kiedy on był taki malutki i uczył się wszystkiego, to ja na nowo uczyłam się sportu, uczyłam na nowo, jakby wracałam do treningu i każdego elementu musiałam się nauczyć, to patrzyłam na niego, jak on się nie poddaje, jak on stawia pierwsze kroki i pomyślałam, że chcę to zrobić.
zapamiętać i chcę to wziąć dla siebie, jeśli chodzi o życie i o sport. Chcę teraz na świat i na życie i na sport, na moją karierę patrzeć przez jego oczami, jego okularami, że tak powiem. I jakby moment, kiedy zdobywałam na Mistrzostwach Polski w Radomiu pierwszy swój medal srebrny w biegu na 100 metrów, kiedy wzięłam go na ręce i widziałam, jaki on jest szczęśliwy, jak wie brawo i widziałam tą radość w jego oczach, mimo że no na pewno nic z tego nie rozumiał, tak? Ale cieszył się tą imprezą, cieszył się tym, widział mnie szczęśliwą i widziałam, że on jest szczęśliwy. To mi dało takiego kopa do działania, że to, co robię, jest słuszne, że on na tym nie cierpi, że jesteśmy w tym razem i że to jest piękne i mam nadzieję, że kiedyś po prostu usiądzie, zobaczy te zdjęcia i powie: mama, byłem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumny, zrobiliśmy razem coś fajnego, bo tak naprawdę robimy to razem.